ta maska spada w górę. Nie widzę kurwa do góry. Nie mogę uśmiechać mi przez twoją twarz. Yeah!
Trzeba zakończyć klubom i zakończyć klubom, który jest w tej stronie. Są to takie i takie społeczności, że na rzeczy radzi, a są to takie, jak na tego wolne, to są głosy sprawy obywatelskie, sprawy dalenskie, to takie. Duże fajne rzeczy, które w naszym kraju jest mało studenci, są warunki pewne rzeczy, ale to jest dużo odręczne do wolności. I dzisiaj chcę tutaj protestować, tu organizujemy ten protest, ponieważ kolejne ograniczenia dla wolności zakładowej, obywatelskiej, dla wolności słowa, władzy w internecie. Są tutaj dodatki tam proszę Unię Europejską, który Parlament Europejski chce przeprowadzić, który chce podpisać na ręce Unii Europejskiej w zgodzie agreement, czyli niby umowa na głowę zapałkowania wyrobu. Przepięto gdzieś tam w kierunku rolnictwa i jego usta, myśleli, że nie dotykamy, że się nie dowiemy, że coś takiego jest w przygotowaniu. I to jest o tym duchu, że też na tyle czyni, że nie potrafią przesunąć tego, mimo że to są być mnogo roku, że pochalimy i paralizacje, że takie rzeczy nam szykują. I od tygodnia, kiedy to wybuchło, mnóstwo Polaków w różnych miastach się gromadzi spontanicznie, oddolnie. Jest na tutaj mnóstwo, to jest naprawdę największe zgromadzenie, protest, największy protest, największe zbiorowisko ludzi, jak w tym mieście. Widziałem, no z wyjątkiem pochodów pierwszorajowych, to tak było jakieś większe. Tytułem jego niezależności wysłuchania wolnościowych wobec między innymi akta, które były ostatnio po prostu literaturą i do programu na dużą radę, tam ostatnio było ruch w Krakowie, co to jest ostatnio. Chciałbym też powiedzieć, że akta to nie tylko wolność słowa w internecie, akta to również prawo patentowe, to również wiosnady dla transportu towarów przez granicę, bo to jest zatrzymywane na granicie pod tyle protekcją, pod tyle podejrzeniem, mogą być zatrzymywane żarne, na przykład mogą być przeżone blokowane dostępy do żaren, które są wysoko wydajne, mogą być blokowane rośliny modyfikowane genetycznie, mogą być blokowane leki generyczne, które by były tańszymi substytutami leków drogich markowych, które mamy przez firmy mogą blokować, rozblokować podobnie na rynek leków substytutów generycznych przez całą substancję firmy, niezależnie od opracowania. Wolność słowa i wolność działalności gospodarczej jest zagrożona przez to właśnie prawo. Ja może powiem tak, że to prawo bezpośrednio nie wchodzi w życie po przegłosowaniu. Jutro będzie głosowanie o obecnie wobec 12 w Parlamencie Europejskim. I nie jest tak, że prawo jest tak. To jest kacze, to za akta. Pomiędzy wami są teraz zbierane podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie akta, aby polska ratyfikacja tego prawa, aby stop wydarzenia był poddany pod głosowanie przez społeczeństwo, czyli przez nas, bo niemal na pewno to nie przejdzie. To znaczy, rząd jest w stanie przesunąć wiele rzeczy, po tym jak urabia swoich wiernych wyborców w państwowej szkole, prawda, że wszyscy wywodzą tak samo dobrze, jak będą. Wielkie byście się nie dadzą. Wyście się nie dali, wyście tu przyszli, to znaczy, że... Są również między wami rozporządzone... Są rozporządzone między wami również takie fajne lotki kompensacji, a oprócz tego... A to są praktyczne, to są praktyczne, to są praktyczne. Powiedzieć...
chciałbym jeszcze, zanim przekażę głos innym mówcom, powiedzieć, że jeden protest, jedno tutaj wejście się w gromadę, o czym pokazuje siłę, pokazuje tak jak w innych miastach, jednocześnie w tym momencie, w dzisiejszym dniu o 18 odbywają się w innych miastach protesty, pokazuje, że nie jesteśmy wierni, pokazuje, że nam się to nie podoba, pokazuje, że będziemy się sprzeciwiać, że będziemy stawiać opór przeciwko tego rodzaju zachowaniu władzy, ale trzymaje się będziemy, to znaczy chciałbym zaapelować o to, żeby się to nie rozeszło po kościach, żeby nie był to taki jednorazowy zryk, bo tak jak mówię, procedowanie nad tym będzie całe szczego, ale nie jest to jedyne, to znaczy nasze władze przestały, to jest straszna obserwacja, ale to jest obserwacja prawdziwa niestety, tak jak mam to, że nasze władze przestały służyć z nami, może pracują formalnie dla nas, pieniądze i wypłaty są z naszych podatków, to nie są naszymi pracownikami, pracują oni dla siebie, pracują oni często przeciwko nam, ignorując nasz interes, ignorując naszą wolność, więc warto mieć tą świadomość, że zagrożeń dla wolności jest wiele. Dwa lata temu próbowano też wchodzić cenzurę internetu, próbowano ograniczyć tak zwany twardy hazard, ciekawe tutaj, na pewno nie fotolotek, czyli monopol państwowy. I też robiono to w zimie. Robiono to w zimie, kiedy liczono, że ludziom się nie będzie chciało wyjść, dzięki, że wam się chciało, że tu wyszliście. I przez czas, który będzie dalej, przychodźcie na zgromadzenia, przychodźcie na wydarzenia wolnościowe, na tego typu i inne. I chciałbym też... Pewne wydarzenie zaproponować, pewien happening, jak pisaliśmy na stronie wydarzenia, tutaj proponowaliśmy, żeby przynieść kawałek taśmy klejącej i zakleić sobie na minutę usta i taką minutą ciszy za właśnie wolność słowa, która jest zagrożona właśnie tak symbolicznie tutaj potem zaprotestować. Kto nie ma taśmy klejącej, kto nie ogarnie, ten temu rozdam, kto nie zdąży dostać, ten niech zatnie sobie usta, dłonie dwiema. Proszę Państwa, skandujemy! Obudźcie się, Bielszczanie! Państwo prawo łamie! Obudźcie się, Bielszczanie! Państwo prawo łamie! Obudźcie się, Bielszczanie! Państwo prawo łamie! Stop cenzurze internetu! Stop cenzurze internetu! Aby internet został ocenzurowany? Nie! Nie chcę teraz takiego głupem, sorry. Chcecie, żeby internet został ocenzurowany? Nie! Dokładnie tak, nikt tego nie chce. A więc w takim bądź razie robimy to, o czym mówił Krzysiek. Zwykle jak zdarzy się coś złego, to jest minuta ciszy dla tego, za niedługo ma umrzeć internet, niestety. Więc w takim bądź razie pożegnajmy minutą ciszy internet. Thank you.
straszne. Okej, mniej więcej mi to minęła, no bo nie mam tutaj mikrofonu, ale to nie jest problem, jest nas dużo, więc muszę tutaj skandować. Wolny internet dla Polaków! 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 Mamy pozwolenie od Straży Miejskiej i ruszymy wszyscy razem, skandując odpowiednie hasła. Stańcie wszyscy przy pasach, w lewo wzrok i idziemy. Słuchajcie, jeszcze jedno. Transparent, państwo niósł się mama na czele i nikt go nie wyprzedza. Transparentem tym,